Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie października. Tak, niestety dopiero jest to podsumowanie października, a nie listopada, bo jestem troszkę spóźniona w tym miesiącu, bo po prostu brakowało mi jakiejś takiej motywacji, żeby usiąść i to podsumowanie nagrać. Mam Wam do opowiedzenia o 5 książkach, tylko 2 z nich mam w formie fizycznej, 3 z nich czytałam na Legimi w formie e-booka, ale też o kilku z nich już udało mi się opowiedzieć na kanale w innych filmach, które w międzyczasie się pojawiały. Tak więc postaram się, gdzie się będzie dało, odesłać Was po prostu do jakiejś takiej szerszej opinii. Gdzieś tutaj nad moją głową, tak jak zawsze, będą wyświetlały się linki do odpowiednich filmów. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i zacznijmy sobie od tych książek, które faktycznie mam w formie fizycznej, a później będę wklejać okładki. Pierwszą z październikowych książek jest oczywiście Columbine, czyli Masakra w amerykańskim liceum. Jest to książka, o której opowiadałam przy okazji reading vloga, także właśnie teraz nad moją głową myślę, że wyświetla się link do takiej opinii bardziej na świeżo może, którą miałam na temat tej książki. Jest to dosyć obszerny reportaż, bardzo dobry, wydaje mi się, że dosyć rzetelny i tutaj autor też zbierał informacje bardzo, bardzo długi czas i poza opisem samego wydarzenia, to znaczy samej tej strzelaniny, która odbyła się w kwietniu 1999 roku właśnie w liceum Columbine, mamy też takie szeroko zakrojone analizy, to znaczy mamy dużo powrotów w przeszłość, o tym, co kształtowało sprawców, czyli Dylana i Erika. Mamy też sporo takich transkrypcji nagrań, które Erik nagrywał w swojej piwnicy, to są właśnie tak zwane taśmy z piwnicy, z tego co pamiętam, o tym, jak planował cały ten atak, jak to miało wszystko wyglądać, ale mamy też historię tego, co działo się na przykład z rodzinami ofiar albo z osobami, które uczestniczyły w tej masakrze, ale udało im się przeżyć. Także jest tutaj naprawdę szeroka perspektywa. To, co było też bardzo ciekawe, to też tutaj przede wszystkim matka Dylana chyba się wypowiadała, z tego co pamiętam, ona była taka najbardziej skłonna do rozmów na ten temat. Jak to właśnie wygląda z perspektywy rodzica, którego dziecko nie dość, że okazało się zamachowcem i pozbawiło życia bardzo dużo niewinnych ludzi, to jeszcze samo popełniło samobójstwo, bo oczywiście rodzice tutaj byli skazani na taki społeczny ostracyzm, obarczeni winą, natomiast oni również musieli zmierzyć się z własną tragedią, poza tym, że stracili dziecko, no to jeszcze to dziecko okazało się być zamachowcem. Także to też było takie bardzo ciekawe, ale jednocześnie bardzo trudne. To jest w ogóle książka, która jest naprawdę bardzo trudna do czytania. Ona jest naładowana emocjami. Tak jak mówiłam w tym poprzednim filmie, który Wam już tutaj gdzieś linkowałam, to też jest taka książka podobna, ja jakoś nie mogę tych książek dwóch ze sobą nie zestawić, bo one wyszły w tej samej serii. Książka podobna do 11 września Michela Azakoffa. Tam również autor tak bardziej skupiał się na ofiarach, a nie na samych sprawcach. Tutaj może nie jest to aż tak wyraźne, bo jednak sprawcom też poświęca się bardzo, bardzo dużo miejsca, natomiast rzeczywiście uczestnicy tych wydarzeń też tutaj mają swój głos. To, co mi się podobało troszkę mniej, to to, że ta książka wydała mi się taka dosyć chaotyczna, mało jakaś taka uporządkowana, bo wydarzenia tutaj nie przedstawione są chronologicznie. Troszkę za dużo było tutaj takich przeskoków w czasie i ja się na przykład momentami gubiłam, czy jesteśmy w roku 99, czy gdzieś wcześniej, czy może już później. Także to mi troszkę przeszkadzało. Brakowało mi właśnie takiego bardzo dobrego uporządkowania faktów i wydarzeń, jak było to w książce 11 września. Natomiast również jest to bardzo, bardzo dobry reportaż, 4 gwiazdki na 5 ode mnie. Nie chcę się tutaj rozwodzić, tak jak mówiłam, ponieważ nagrywałam o tej książce osobny film na świeżo, także na pewno podałam tam dużo więcej szczegółów i tamta opinia jest taka znacznie bardziej rozwinięta, także jeszcze raz, jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam do tamtego filmu. Druga książka, o której również już mówiłam przy okazji filmu, w którym polecałam Wam krótkie książki, to Przemieszczenie Margarety Jakowenko. Margareta Jakowenko to jest młoda, tam 20-kilkuletnia dziewczyna, która jako dziecko wyemigrowała z rodzicami do Hiszpanii, z Ukrainy. I to jest właśnie taka książka troszkę autobiograficzna, chociaż tu chyba nie jest nigdzie powiedziane, że jest to autobiografia, to jest przedstawione jako fikcja. Natomiast z tego, co czytałam, no to właśnie zdecydowanie takie silne akcenty autobiograficzne tutaj się znajdują. Książka jest naprawdę rewelacyjna, ona jest króciuteńka. Ja już się zachwycałam tym wydaniem paszportowym, więc może tym razem nie będę się już na tym skupiać. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, to bardzo, bardzo do mnie przemówiło to, jak dobrze oddany jest tutaj problem emigranta i osoby, która no, jest po prostu ekspatem i która wyjechała ze swojego kraju, żyje w innym kraju i mimo tego, że dostaje po latach obywatelstwo tego kraju, to jednak nigdzie w pełni nie przynależy, bo nie będzie w stanie do końca zrozumieć mentalności i języka, no tutaj akurat w tym wypadku Hiszpanii, ale też no nie należy już do tej Ukrainy, tym bardziej, że tutaj właśnie myślę, że też bardzo ważne i bardzo znamienne jest to, że cała akcja rozpoczyna się tym, gdzie Daria, bo główną bohaterką jest Daria, odbiera hiszpański paszport i dostaje hiszpańskie obywatelstwo, ale żeby to obywatelstwo uzyskać, to musi się zrzec obywatelstwa ukraińskiego. I ona przestaje być nagle Ukrainką, a staje się Hiszpanką. I to jest takie bardzo, bardzo znaczące w jej życiu. Myślę, że w życiu każdego z nas by było, ale to właśnie bardzo, bardzo dobrze pokazuje problemy, z jakimi borykają się emigranci, jak to jest życie na emigracji i jak to jest nigdzie tak naprawdę nie przynależeć.
To jest też taka sentymentalna podróż, ponieważ w pewnym momencie Daria wraca tutaj do Ukrainy, wraca do swojego mieszkania, w którym się wychowywała jako mała dziewczynka, a to wszystko też, cała ta jej emigracja rozgrywała się na tle rozpadu ZSRR, ponieważ ona urodziła się chyba w 92 albo 3 roku, jakoś tak, a drugim chyba, więc może samego rozpadu do końca nie pamięta, natomiast wychowywała się właśnie w takim świeżo powstałym państwie i tak naprawdę to państwo dopiero co zaczęło istnieć, więc to też jest bardzo taki ciekawy, może niezbyt pogłębiony, ale jednak jest to bardzo ciekawy wątek, także tę książkę bardzo Wam gorąco polecam, ona nie jest długa, na pewno nie zajmie Wam dużo czasu, a myślę, że jest warta uwagi i zdecydowanie powinno być o niej dużo głośniej. Tak więc jeśli chodzi o książki, które mam tutaj w formie papierowej, no to są właśnie te dwie. Natomiast przeczytałam jeszcze 3 książki, tym razem w postaci e-booka na Legimi. I tak zupełnie schodząc z takich ciężkich tematów, jakimi było Columbine i przemieszczenie, potrzebowałam troszkę takiej rozrywki, oderwania myśli od właśnie trudnych tematów, o których czytałam wcześniej. I sięgnęłam po książkę duetu pisarskiego Krystyny Loren. To są, już mówiłam chyba wielokrotnie o tym na kanale, dwie przyjaciółki. Ja chyba przeczytałam do tej pory wszystko, co wyszło spod pióra tych dwóch kobiet na naszym polskim rynku wydawniczym. Tak mi się wydaje. I to są książki, które może nie są jakieś wybitnie dobre, natomiast one raczej mnie nie rozczarowują i dobrze się przy nich bawię. No i właśnie tym razem sięgnęłam po książkę Wzór na miłość. To jest książka, która już chodziła za mną od jakiegoś czasu. Ona się pojawiała w moich TBR-ach, ale ostatecznie dopiero w październiku udało mi się ją przeczytać. I to również właśnie była bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna, lekka książka do oderwania się zupełnie od rzeczywistości. Romans może przewidywalny, może banalny, ale ja już tutaj wielokrotnie też mówiłam, że czasem takie książki mi są potrzebne i tak przynajmniej jeden w miesiącu zazwyczaj po prostu czytam. Tutaj mamy historię 30-letniej Jess, która pracuje jako analityczka, to jest taki dosyć wolny zawód, ona jest freelancerką i właściwie zawsze pracuje z kawiarni razem ze swoją przyjaciółką, która z kolei jest pisarką. No i siedzą sobie po prostu razem w tej kawiarni i spędzają swoje godziny pracy w swoim towarzystwie. Jess również wychowuje samotnie córeczkę, dlatego też pewnie pracuje z kawiarni, a nie z domu, ponieważ myślę, że łatwiej jest się skupić, natomiast w tym czasie jej córeczką zajmują się jej dziadkowie, ona ma bardzo dobry kontakt ze swoimi dziadkami, z rodzicami nie ma kontaktu praktycznie wcale. Natomiast ten wątek nie jest jakoś tak bardzo istotny. Ważne jest to, że codziennie siedząc w tej kawiarni spotyka pewnego mężczyznę, który w zasadzie też jest stałym klientem. On przychodzi tam codziennie o 8 czy o 8.30 po tę samą kawę. Jest to Amerykano, z tego co pamiętam. No i w którymś momencie oni się poznają. Okazuje się, że ten mężczyzna jest współzałożycielem, nie wiem jak to ująć, czy współtwórcą pewnej aplikacji randkowej, która ma dopiero wejść na rynek, która paruje ze sobą, to jest coś takiego jak Tinder, natomiast ta aplikacja paruje ze sobą ludzi na podstawie DNA. Zakładając konto, wysyła się próbkę swojego DNA i na podstawie właśnie tego DNA można znaleźć partnera na podstawie genetycznego dopasowania. No i w pewnym momencie Jess ma jakiś taki gorszy wieczór i tak zupełnie sama się po sobie tego nie spodziewając, postanawia, że wyśle swoją próbkę DNA i okazuje się, że została z kimś sparowana i jej wynik zgodności jest naprawdę bardzo wysoki. I tak naprawdę o tym jest cała historia, o tym właśnie jak wygląda później taki związek, jak ona się spotyka z tym mężczyzną i jak ta relacja się rozwija. No jest to taki typowy romans, bardzo przewidywalny, bo my wiemy jak ta historia się skończy. Oczywiście zaczyna się super dobrze, potem jest jakieś jedno wydarzenie, które gdzieś tam burzy tę sielankę, a potem jednak okazuje się, że na końcu i tak jest dobrze. Także jest to właśnie taki typowy schemat romansu. Natomiast znowu, bawiłam się bardzo dobrze, tego potrzebowałam, więc nie mam tutaj na co narzekać, do czego się przyczepić. Po prostu sięgając po takie książki trzeba być świadomym tego, że no nie uniknie się pewnych schematów, pewnego rodzaju banału i trzeba być po prostu otwartym i gotowym na właśnie taką, a nie inną lekturę. Także jeżeli macie ochotę na coś takiego, no to uważam, że jest to całkiem niezła książka. Nie jest jakaś taka bardzo żenująca, także myślę, że można się przy niej fajnie rozerwać. Przeczytałam też najnowszy zbiór esejów Marcina Wichy, czyli Nic drobniej nie będzie. To jest taki zbiór esejów wydawanych w jakimś czasopiśmie, ale nie pamiętam w tym momencie w jakim. Nie wiem, czy nie w magazynie Pismo przypadkiem. W ciągu ostatnich kilku lat, więc one są takie dosyć aktualne, komentujące właśnie bieżące wydarzenia, rzeczywistość, ale też jakieś prywatne spostrzeżenia Marcina Wichy. I o ile ja naprawdę polubiłam tego autora za rzeczy, których nie wyrzuciłem i tam ta książka bardzo, bardzo mi się podobała, tak te eseje były dla mnie strasznie takie, no trochę o niczym, no niekoniecznie potrzebne może. To znaczy, skoro one już były wydawane w formie felietonu w jakimś magazynie, to nie wiem, czy była potrzeba, żeby zbierać je w książkę. Oczywiście jedne były ciekawsze od innych, jak to zazwyczaj przy okazji takich zbiorów bywa, natomiast nie jest to absolutnie nic, co zrobiło na mnie jakieś wielkie wrażenie. Też nie uważam, żeby te myśli były jakoś bardzo odkrywcze. Zdarzały się lepsze, zdarzały się gorsze znowu, ale koniec końców nie była to jakaś lektura, która bardzo zapadłaby mi w pamięć i nie były to jakieś przemyślenia, które chciałabym zapamiętać i gdzieś tam do nich wracać.
Trochę mi przykro, bo jednak czytałam jedną książkę tego autora, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, więc myślałam, że ten poziom się utrzyma. Natomiast myślę, że z felietonami jest tak, że one po prostu muszą do kogoś trafić. I to jest taka bardzo, bardzo subiektywna ocena, bo wiem, że są osoby, które się nimi zachwycą, natomiast dla mnie one nie były niczym szczególnym, także po prostu no nie będę raczej o nich zbyt długo pamiętać. I ostatnia książka to jest jedna z perełek tego miesiąca obok Columbine i Przemieszczenia. To jest książka, która była bardzo, bardzo popularna ostatnimi czasy na Bookstagramie. Wszyscy ją czytali chyba w tym samym czasie. Jest to książka Nigdy, Nigdy, Nigdy. To jest norweska pisarka. Ja literaturę norweską strasznie w tym roku polubiłam i po prostu wiem, że kiedy mamy do czynienia z norweską pisarką, czy w ogóle skandynawską, to prawdopodobnie ta książka mi się spodoba. I nie mówię tutaj o kryminałach czy thrillerach, które kiedyś były bardzo popularne, ale właśnie o takiej literaturze pięknej. No i w przypadku tej książki mamy historię kobiety 35-letniej, która od zawsze, od dziecka wiedziała, że nie chce mieć dzieci i jakby zawsze była w tym szczera, to znaczy mówiła o tym swoim partnerom, niektóre związki wychodziły, niektóre nie, po prostu zawsze była zgodna co do tego, że tego dziecka mieć nie chce i to jej zdanie na przestrzeni całego jej życia się nigdy nie zmieniło. I ona też jest w związku od 8 lat z partnerem, w którym też właśnie była szczera od samego początku i on to zaakceptował. I kiedy para, z którą spędzali najwięcej czasu, spodziewa się dziecka, no to jednak Filipowi, czyli partnerowi głównej bohaterki, gdzieś tam włącza się jakiś instynkt tacierzyński i zaczyna rozważać, czy może jednak nie warto byłoby tego dziecka mieć. Ale główna bohaterka jest cały czas wierna swojemu postanowieniu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta książka bardzo dobrze pokazuje to, jak postrzegane są kobiety, które nie chcą mieć dzieci, które świadomie decydują się na to, że tych dzieci nie chcą mieć. Ale jednocześnie to, co w tej książce jest super, to jest to, że tutaj nie ma takiego przechylania szali na jedną stronę. To znaczy mamy dużo bohaterów, którzy te dzieci mają i są bardzo szczęśliwi w związku z tym i mamy też bohaterkę, która od początku wie, że dzieci nie chce i też jest z tym wyborem bardzo szczęśliwa i jakby nie zmienia tego zdania pod wpływem, nie wiem, presji rówieśników czy pod wpływem czegokolwiek tak naprawdę. Więc jest to książka niesamowicie wyważona pod względem tego, że nie ma tak naprawdę jednego słusznego wyboru i że każdy wybór jest słuszny, o ile jest nasz i zgodny z naszym przekonaniem, ale jednocześnie też pada tutaj bardzo dużo takich zdań i słów, które też być może często słyszymy, no, na przykład ja jako kobieta prawie że 30-letnia też gdzieś tam je zaczynam powoli słyszeć, że no jak to nie chcesz mieć dzieci, jak to ci poda na starość szklankę wody, że przecież jest, nie wiem, niż demograficzny i tak dalej. Takie różne głupoty, które ludzie powtarzają, słysząc, że ktoś na przykład nie ma jeszcze dzieci albo w ogóle tych dzieci nie chce mieć. No i tutaj bohaterka bardzo trafnie i bardzo dobrze punktuje takie wszystkie bzdurne argumenty. Ta książka jest naprawdę świetnie napisana, uważam. Ona jest pełna takich bardzo trafnych spostrzeżeń, bardzo trafnych przemyśleń. Mnóstwo fragmentów można zaznaczyć, bo one są naprawdę takie w punkt idealnie. No ale właśnie jednocześnie dobre jest to, że też nie stygmatyzuje matek i nie mówi, że posiadanie dziecka jest gorsze czy lepsze od nieposiadania dziecka. Także to mi się też bardzo podobało, bo jednak często przy okazji poruszania takich tematów społecznych autorzy mają tendencję do bardziej pochylania się w kierunku jakby jednej strony. Natomiast tutaj tego zupełnie nie odczułam. I po prostu puenta, jaka płynie z tej książki, to jest to, że posiadanie dziecka jest tak samo dobre jak nieposiadanie dziecka, o ile jest to właśnie nasza własna decyzja. No i to było super w tej książce i naprawdę bardzo, bardzo gorąco Wam ją polecam, bo to jest, wydaje mi się, gorący temat, temat, o którym powinno się mówić więcej, bo nadal ludzie się często krzywią, słysząc, że ktoś nie chce mieć dziecka świadomie, po prostu nie czuje takiej potrzeby i to dla kogoś jest normalny wybór, normalna decyzja, tak samo jak dla innej osoby decyzja o posiadaniu potomstwa. Także jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco polecam, na pewno będzie to topka tego roku. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moje październikowe lektury. Koniecznie dajcie znać, czy czymś Was zainteresowałam, albo czy już mieliście okazję czytać jakieś książki. No i dajcie też znać, jakie były Wasze ulubione książki, które przeczytaliście w październiku. Ja jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!